Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i witam was na kolejnym odcinku z Palionowa w Minecraft. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a ja wam powiem, że kilka dni temu byłem na siłowni, dalej mnie tak ręce bolą, że mam problem podnieść do góry, więc za dużo machać rękami nie będę, ale będzie dzisiaj dobry odcinek, przynajmniej mam taką nadzieję. Jak widzicie, jesteśmy oczywiście przed moim domkiem, tradycyjnie moim takim hobbicką, że tak to ujmę, chatą w Minecraft. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy się dalej zajmować tym, co jest związane z Pennywise'em. No, z Lucyferem już niekoniecznie, ponieważ teraz aktualnie nawiedza nas Pennywise w Minecraft. I musimy się teraz z nim tak naprawdę zająć, no bo wiemy to, że on ma dom swój tutaj gdzieś na w okolicy. Ma mnóstwo kanałów, był uwięziony Dave, ostatnio znaleźliśmy miejsce, w którym prawdopodobnie był uwięziony. Czytałem komentarze i pisaliście, że faktycznie był tam uwięziony, więc w takim razie dobre miejsce znaleźliśmy. No i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy po prostu jakoś zbadać tamto. Kto to dzwoni? Czy to Pennywise? Ej, widzowie, nie wiem, o co chodzi, ale ktoś wchodzi. Kto to jest? Kto to jest? Bysyku? Czekajcie, czy ja dobrze widziałem? Ja dobrze widziałem paski? Czekajcie. Ej, co on tam robi? I czemu on mi się włamał na chatę? Ej, on mi kradnie rzeczy ze skrzynki. Ej, co jest? Co tak być? Czekajcie, bo on tu mnie nie może zobaczyć. Patrzymy zza rogu i on tu mnie nie może zobaczyć. Nie ma takiej możliwości, ale... O co chodzi? On zabrał jakiś diamentowy miecz? Nie. Dobra, wychodzi stamtąd. On miał przed chwilą diamentowy miecz w ręce. Byłem pewien, że to był diamentowy miecz. A teraz netherite'owy. Widzicie? Trzyma netherite'owy miecz. Ej, on zabrał... Dobra, idziemy za nim. To jest to, co dzisiaj musimy zrobić. Pójść pośledzić go, ponieważ włamał mi się na chatę, zabrał mi z chaty jakieś rzeczy i teraz jeszcze nic nie zostawił żadnej informacji, po co mu to. Czyli ewidentnie chciał mnie okraść. Ewidentnie. Dobra, czekajcie, idziemy po prostu na spokojnie za nim. Go trzeba się tak ukrywać, żeby on po prostu się nie spojrzał za siebie, bo jak się spojrzy nam za siebie i akurat tam będziemy, to... Lekko tam spojrzał za siebie, dobra. Widzę go tam. Nie no, lecimy za nim koniecznie, bo on ewidentnie coś ukrywa, ewidentnie, a jak ja widzę, że ktoś coś ukrywa, to aż się we mnie gotuje. Aż się we mnie gotuje, że tu, o, tam coś robi ze skrzynką. Wziął jakąś smycz? Dobrze widzę, smycz. Zabrał ze sobą smycz, więc on pewnie jakieś zwierzę zaraz będzie chciał uprowadzić, tak mi się wydaje, albo nie wiem, w sumie co może chcieć jeszcze innego ze smyczą zrobić. Czy on wszedł do siebie na chatę? Gdzie on znikł? Ej, gdzie on znikł? Czekajcie, bo... A tam jest, dobra, widzę go. Dobra, biegnie sobie w stronę Palionowa. Ja może zwiększę sobie render distance, bo żebym widział więcej, co się z nim dzieje. Musimy uważać i iść powoli, bo on ewidentnie coś ukrywa. Tylko ja nie specjalnie wiem co. Mam nadzieję, że to nie ma żadnego związku z Pennywise'em i że on tutaj nie robi żadnych rzeczy po kryjomu. Bo jakby to tak było, no to trochę smutno, że nie powiedział nic, ponieważ myślę, że warto byłoby wspólnie walczyć z Pennywise'em, a nie, że ktoś walczy sam. Ej, bo zgubiłem go znowu. Gdzie on jest? O kurczę, jest. Ej, on zabrał krowę! On prowadza krowę, czy on chce sobie zabrać, czy on... Chyba, że on chce mi krowę zanieść w formie jakiegoś, nie wiem, przeprosin za to, że mi coś zabrał ze skrzynki. Może tak, nie wiem, zaraz się dowiemy tak naprawdę. Ciężko mi to stwierdzić, po co mu ta krowa. Ja po prostu pójdę może bokiem, żeby go poobserwować. O kurde, on tam poszedł do domku tak jakby. Ja myślę, że on pójdzie tam tą trasą prostą, a on tam coś skręcił. Chyba mnie nie widział, mam nadzieję, że mnie nie widział. Ja sobie tutaj stanę w krzakach, ponieważ tutaj jestem niewidoczny. Dobra, on jest tam. O nie, tak nie mogę stać. Tak, dobra. Gdzie jest ta krowa? Ej, on zgubił tą krowę! Zgubił krowę, tak być nie... Dobra, ma tam, ma tą krowę, dobra. Idzie z nim, idzie z tą krową ewidentnie gdzieś. Tylko pytanie gdzie, aż sobie kurczę z emocji yerbę wypiję. Bo aż mi zaschło w gardle. Dobra, gdzie on idzie? Idzie gdzieś tutaj koło więzienia. No i wraca z powrotem do mnie. Czyli on naprawdę zanosi do mnie tą krowę? Czy on naprawdę chce mi ją podarować w zamian za to, że zabrał ode mnie prawdopodobnie miecz diamentowy? No i chyba netherite, skoro zamienił go na netherite'owy. No bo ja tam też mam ten stół do zamieniania, więc chyba zamienił sobie od razu. Dobra, gdzie on jest? Okej, jest tutaj. Ej, czy on tą krowę chce zanieść tam na dół do Pennywise'a, do tych kanałów? Nie, tak być nie może. Tak być nie może, co on chce zrobić? To jest podejrzane. Czekajcie, tu się schowajmy i go poobserwujmy od boku. Dobra, on idzie z tą krową. Ej, co jest?
Co on tam rozwala? Co jest? Dlaczego on mi rozwalił kawałek tego mojego płotku? On nie ukradł mi płotek! No co to ma być? Ukradł mi najpierw miecz i prawdopodobnie netherite? I teraz chłop jeszcze mi kradnie płotki. No a ja to później muszę murować. No, 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 to nieładnie, nieładnie, nie podoba mi się to. Co on chce? On chce tam ewidentnie wciągnąć tą krowę. Ewidentnie chce ją do środka zapędzić. Nie no, dlaczego on takie rzeczy robi? Nie, 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 nie. Chyba mu się to tam nie uda jej tam wcisnąć, ona jest za gruba na to wejście. To jest wejście do kanału, gdzie tam krowa by się zmieściła. Dobra, czekajcie, ja tu stanę sobie tak od boku, tutaj mnie chyba nie będzie widział. Muszę być ciągle na shifcie. Ej, czy on poszedł bez tej krowy? Czy on tam wszedł bez tej krowy? Wszedł bez, zostawił ją tu. Jestem. Dobra, ja nie wiem, czy ja powinienem tam schodzić za nim? Chyba powinienem. Dobra, idę tam. Chociaż boję się, że on zaraz tędy wyjdzie. No dobra, idziemy, bo może już pobiegł i wtedy lipa by była totalna. Dobra, okej, jestem na tym skrzyżowaniu. Okej, chowamy się dalej. On ewidentnie coś tutaj kombinuje w tych kanałach. Ewidentnie coś jest kombinowane i mi się to totalnie nie podoba. Skręcił w prawo. Więc tyle dobrze, że nie idzie w stronę tamtej bazy od gdzie był przechwytywany Dave. Tylko pytanie, gdzie on dokładnie idzie. Ale dobra, poszedł. Chyba, że on idzie do tej drugiej bazy Pennywise'a. Bo to są takie dwie. Tą jedną, co znaleźliśmy, i ona jest strasznie podejrzana. Bo nie wiem totalnie, o co w niej chodzi. Teraz tak, ja pójdę tutaj o jedno dalej, bo on powinien tutaj wyjść. Więc żebym tak nie szedł za nim całkowicie, to tutaj poobserwujemy, czy on tam wyjdzie zaraz. On tam powinien wyjść, w tamtym miejscu właśnie jakoś. Czy on wyjdzie tam? Nie wiem, czy to dobry pomysł jest, że ja tędy tutaj idę. Nagle się pojawił. Dobra. Zniknął mi z pola widzenia, dobra. Idziemy za nim koniecznie. I teraz gdzie on idzie? To, gdzie on to... On nie wie, że to jest zamurowane, to jest tu zamurowane. On nie wie o tym. A nie, jednak wie, bo tu jest otwarte. Ej, co się z nim stało? Czy on się rozmył? Czy ja dobrze widziałem, że... Nie, dobra. Coś się dziwnego stało, że u mnie w oczach to wyglądało tak, jakby on zaczął migać i znikł. To jest podejrzane, dobra. On jakoś podejrzanie idzie. Ja idę w ciemności, więc on mnie nie widzi. On ma tą pochodnię, więc dlatego go też widzę dobrze. Dobra, on biegnie dalej. Tak jakby trochę okrężną trasą biegł do tamtego... do tego, gdzie był Dave. Dobra. Na farcie, bo prawie mnie zauważył. Dobra, on chyba idzie tam, bo to jest chyba teraz w drodze, jakby w linii prostej i wtedy docieramy do tamtego miejsca. Więc to źle bardzo świadczy o tym, że on tam idzie. Pytanie, po co on tam idzie? I skoro on tam idzie, to znaczy, że on... Jeżeli on tam pójdzie faktycznie, to znaczy, że on od początku wiedział, gdzie jest Dave ukryty. Nie, to coś jest tutaj podejrzanego ewidentnie. Coś tutaj mi śmierdzi, widzowie. Coś mi tu śmierdzi i to nie jestem ja. On tam idzie, to jest faktycznie w tym miejscu, tak mi się kojarzy. Tam są te drzwi? Są chyba. Oj, widzowie, nie jest dobrze, bo okazuje się, że Bzyku coś przed nami ukrywa. I teraz pytanie, co takiego to jest? To znowu mi się pojawił, tutaj jest taki render dystans serwerowy mały. No ale dobra, i teraz pytanie, gdzie on wejdzie? On tam wejdzie? Pytanie, czy on to teraz odkrywa, czy on już tutaj jest któryś raz? To jest bardzo ważne pytanie. Panie Pennywise, jest pan tutaj? To ja, Bzyku! Co jest? On poszedł cześć. Do Pennywise'a, co jest? Panie Pennywise, mam wszystkie tutaj przedmioty, takie jak prosiłeś, czyli neterytowy miecz i krowę. Ona jest na górze, bo jest za gruba i się nie zmieściła. No i jeszcze mam do tego arbuzy, takie jak prosiłeś. Przyniosłem ci wszystko, dam ci do skrzynki. Tutaj, o, dobra, elegancko, super, dobra, to jakby co? Dobra, to ja będę iść, dobra, trzymaj się. Panie Pennywise, jakbyś coś jeszcze chciał, to oczywiście, wiesz, możesz mi powiedzieć, to ja się postaram się to załatwić, dobra? To na razie, cześć. Co jest, widzowie, co to się stało? Dobra, przebieg koło mnie. Ale on tam z tym Pennywise'em gadał. Co to ma być? Kurczę, on tu stoi tu. Oj, nie, pochodnie w ręce. Dobra, pobiegł, ale... To jest, widzowie, coś dziwnego. Czy ten Pennywise tutaj dalej jest? Stoi tam. No nie. O, Boże, jest za mną, nie. O nie, on teraz wie, że ja coś tu próbowałem ugrać. On wie, że... Nie, jeszcze jest przede mną Bzyku. Czy on mnie goni? Nie, schował się. Halo! Bzyku, co ty tu robisz? Co to się dzieje? Co ty tu robisz? Ja cię kręcę, ja się przestraszyłem. Bzyku, co ty tu robisz? Powiedz mi, co ty tutaj robiłeś?
No ja wiesz co, ja sprawdzałem, no skąd w ogóle, ja musiałem obczaić te kanały, wiesz, sprawdzić. No ale ty wiesz, że to jest niebezpieczne, dlaczego ty tam z tym Pennywise'em gadałeś? Jakim Pennywise'em? Nie, nie było no, żadnego nie mów, Pennywise'a. No nie udawaj, ale... że nie gadałeś z nim, widziałem. Widziałem. Jak to? No dobra, tak. Widziałem, że z nim gadasz. Co to ma być? Ale proszę cię, to po pierwsze, ja uważam, nie, poczekaj, może nie wyjdźmy z kanałów, dobra? No, nie rozmawiajmy no, tutaj, to jest bardzo jest dobry tak pomysł, żeby brudno. Stąd być, tylko pytanie, dlaczego ty z nim w jakieś dziwne sojusze wlazłeś, dlaczego ty mu coś przynosiłeś? Jakie sojusze? Nie, no jeszcze nie sojusz, no, nieważne, ty wiesz. Dobra, co, powiedz mi, powiem ci tak, sprawa prosta. Jeśli jakaś krowa czeka przy wyjściu z kanału, to znaczy, że ma z nim sojusz. Jak to? Dobra, czekaj, jasne, oczywiście. Nie no, dobra, możemy tak i teraz zrobić. Wytłumacz mi, dlaczego ty z nim w jakieś sojusze wchodzisz. Nie, ja w żadne sojusze nie wchodzę tutaj. Jak nie? A co to jest? No to... Czekaj, wyjście nie ten, nie tu, tędy. Tutaj, tu jest wyjście, tu jest, dobrze trafiłeś. Jak to, tędy? Dobrze trafiłeś, chodź, tędy nie, wychodzimy. Nie, a może... Tędy, proszę, a, tędy wyjść, proszę, tędy wyjść. Chyba jest inne wyjście, prawda? O, ja cię kręcę. Są inne, czekaj. Ale to jest wejście, którym wlepszyłeś przed chwilą. I tutaj czeka jakaś krowa na Pennywise'a ponoć. Czeka krowa, ty, ale ja pierwszy słyszę, nie, no nie możliwe. No, już wychodzimy, ja już nawet ją słyszę, jak ona buczy. Patrz, co to jest za krowa? Słuchaj, wydaje ci się tylko. Tutaj aha, i teraz dowody niszczysz, tak? Teraz dowody niszczysz. Nie, dobra, nic wiesz tego, co? Dave się o tym dowie, jak tylko go znajdę. Co? Jak to się ty dowie? Masz nie, jakiś nie. sojusz z Pennywise'em, pewnie od samego początku wiedziałeś, że prawda, Dave był gdzieś tam ukrywany i tak dalej. Znalazłeś go, byłeś w bazie tego Pennywise'a, w tej, w której był przechowywany Dave. Ukrywasz coś nie. No i po co ta zbroja? Nie wiem, nie ma opcji. Znajdę tylko Dave'a i mu to powiem. Ja nie pozwolę. Jesteś jakiś podejrzany. To tam, ty jesteś podejrzany. Nas, no zdradzasz nas wszystkich, działasz z Pennywise'em. Nie, ale ja... Nie, ja z tobą nie no to będę wytłumacz rozmawiać. Wytłumacz mi, o co chodzi. Wiesz co, no bo generalnie, nie wiem, jak by ci to powiedzieć, to jest sprawa osobista, dobra, nie chcę rozmawiać, okej, okay, sprawa osobista, okej, okay, jak ale... taki jesteś, dobra. Dobra, doskonale wiemy, zdradzasz nas, jesteś po stronie Pennywise'a, nie zbliżaj się, widzisz, patrz, tutaj jest coś takiego jak zatoka szefowska, się do mnie nie zbliżaj, patrz, zatoka, szefowska zatoka, widzisz? Ta, widzę. Wiesz, to na razie do szefowskiej zatoki, ja i Dave, ty nie, więc proszę stąd się wynosić. Jak to? Nie, masz tutaj już nie przychodzić. Dobra, ja już stąd wychodzę. Dobra, idź do Pennywise'a, jak taki jesteś. Dobra, okay, nie. Dobra. Widzowie, to jest w ogóle jakieś chore totalnie. Bzyku współpracuje z Pennywise'em. Ma z nim sojusz. Był gotowy ze mną walczyć, gdyby nie to, że miałem ze sobą zbroję, prawdopodobnie by mnie zaatakował. Mi się to totalnie nie podoba i nie ma takiej możliwości, żebym zostawił to bez niczego. W takim razie mamy problem, ponieważ musimy walczyć nie tylko z Pennywise'em, ale również z Bzykiem. A najgorsze jest to, że nie mam kontaktu z Dave'em, ponieważ on uciekł z tego więzienia i nie mam pojęcia, gdzie teraz jest. W każdym razie w następnym odcinku będziemy nad tym siedzieć i będziemy próbowali rozwiązać ten problem. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa.